No, komentarz nic się nie zmieni niż po wczorajszym meczu. Robimy te same błędy. Czy zmienimy zagrywkę, czy gramy te same stare zagrywki. Brakuje tego czegoś, tego postawienia zasłony, timingu, spacingu, żeby to dobrze zagrać. No, mieliśmy dzisiaj czyste pozycje, nie wpadło. No i to się przełożyło na wynik. Szybka jedna, druga kontra. I się skończyło, jak skończyło. Gratuluję trenerowi po farmie zwycięstwa. Mamy bardzo dużo przed sobą pracy, tej najtrudniejszej koszykarskiej, mentalnej pracy. To jest najtrudniej, co można odbudować chyba w sporcie zespołowym. Bo umiejętności chłopcy mają, a dochodzimy z 20 punktów na 11 i nie wiem, w każdym meczu, jaki graliśmy do tej pory, jest sytuacja, że mamy kryzys, przestój, nie wiem, jak to nazwał w myśleniu. Bo robimy głupie straty, głupie faule, no i idzie kontra, lub rzucają, przeciwnik rzuca osobiste i drużyna siada mentalnie. Dziękuję. It was a tough game. Just we just trying to fight hard so we can get a win. We just go out, we try to compete, play as hard as we can, try to have fun, but we know that we're losing right now, so we try to do what we can to make us a better team. We try to focus on our team and not other teams and just try to play hard and find something that works for us. We're a young team and we're just trying to figure each other out, but times got to change where we get it going and start winning some games. We just got to continue to work hard and play hard. Performo, they played real well tonight. Hicks and the big guy, we knew they were their key players and we had to stop those guys and they had a good game. We just got to keep fighting and get ready for next week. Najpierw jest powiedzieć, że to był bardzo ciężki mecz. Oni próbowali walczyć, lecz twardo, potrzebują zwycięstw. Chcieli również bawić się na boisku, nie udało się. Wiedzą, że przegrywają, robią wszystko, aby ich drużyna grała lepiej, są skoncentrowani. Próbowali grać twardo, ale jako młoda drużyna muszą jeszcze się dotrzeć, muszą grać bardziej zespołowo. Pogratulował również po farmie Michael Hicks i Cezary Trzymański do dwóch kluczowych graczy w dzisiejszym meczu. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Dobry wieczór. No, naprawdę potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Ale to tak nie było łatwo, jak można pomyśleć, oglądając wynik, czy mecz może nawet. Bo myślę, że Jezioro ma bardzo dobrych graczy, które wiedzą, jak grać koszykówki. Oczywiście widoczny był brak Simona. On jest ważnym graczem w tym zespole. Próbowaliśmy to wykorzystać, ale momentami ten zespół pokazał też dobrą grę. Jestem zadowolony, że wypracowaliśmy przewagę w pierwszej połowie i później udało się nam, chociaż z problemami, ale wytrzymać podobną przewagę cały mecz, kontrolować ten wynik. Ale naprawdę widać, że zespół z Tarnobrzega robi postępy i myślę, że on dalej będzie groźnym zespołem dla każdej ekipy. Dziękuję. Your comment on the game? Well, I think, you know, we wanted to rehabilitate after a game against Turo, because that game was very bad for our team. So we start this game, you know, very concentrated. And we want to win, especially in our gym. So, you know, we don't want to lose in our city, never. So we had energy, you know, all people help us. And I think we play very focused, and maybe it's the first game in the season when we make our shots, open shots. I think good offense, you know, and still we can play better in defense, but you know, when we make our shots, so they just can't stop us. That's it. Powiedział, że bardzo się wydać ten mecz, aby się zrehabilitować w Skorzelcu.
bo to ta porażka bardzo dla nich przykra. Byli bardzo skoncentrowani, chcieli bardzo wygrać u siebie, mieli bardzo dużo energii, też dzięki kibicom. To był chyba pierwszy mecz, trafiali tak łatwo te żółty, grali świetnie w ofensywie, ale muszą zagrać jeszcze lepiej w obronie. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Na szczęście Linas to wyglądało, że to może być groźna kontuzja. Na szczęście chyba tak aż bardzo poważnej kontuzji nie ma, ale gdzieś tak minimum tydzień przerwy. Nie zagrał w sobocie? Nie, nie zagrał. A Daniel? Daniel nie wiadomo, cały czas będziemy, teraz parę dni nie będzie trenował, bo nie może trenować. I zobaczymy, jak pójdzie dalej. To też nie jest jakaś tam groźna kontuzja, ale już od dłuższego czasu mu tam coś przeszkadza, to zobaczymy, jakie będą wyniki tego. A czy w Sopocie zagrają? No chyba tak, mam nadzieję.